Siemka, dzisiaj będzie o chińskiej stołówce studenckiej. Jestem na kampusie, karta moja kampusowa i będziemy dzisiaj mówić, co można zjeść i za ile pieniędzy na kampusowej, w kampusowej stołówce. I jeszcze dwa zdania na początek, bo czekam na dwie dziewczyny, które zaraz do mnie dołączą. Jest godzina 12, więc studentów w stołówce będzie dużo. Pierwsza rzecz to jest to, że na stołówce nie płacimy ani gotówką, ani telefonem, płatnościami mobilnymi. Na stołówce można płacić tylko tym. To jest karta kampusowa, taka studencka. Nie jest to legitymacja, pomimo tego, że jest moje zdjęcie, imię i nazwisko. Moja karta kampusowa, mogę nią płacić na stołówce. Jak się ładuje kartę kampusową? Przez telefon. Numer tu nie pokażę. Tu mogę sobie załadować kartę. Ja załadowałam właśnie 50 yuanów i będę mogła iść tam na stołówkę i przytknąć tą kartę i nią zapłacić za wszystko, co będę tam chciała sobie wziąć, kupić, no. Stołówki na tym kampusie, z tego co wiem, to są dwie lub cztery, znaczy dwie lub cztery, bo są dwie i każda ma jakby dwa piętra i te dwa piętra działają niezależnie od siebie, więc dwa budynki z czterema stołówkami. Więc, dobra, chyba wchodzimy. My będziemy dzisiaj jeść na drugim piętrze stołówki numer 2. O. Okej. Okay. If you get your dad is a bit in military. No więc to jest nasza stołówka na pierwszym piętrze i dzisiaj jest otwarte, są otwarte tylko dwa okienka z takim typowo chińskim jedzeniem. Na pierwszym piętrze jest takie typowo chińskie jedzenie. I co to jest? Najczęściej po prostu się wybiera jakieś takie mięso na łoku, warzywa na łoku i ryż. I się dostaje to na takiej metalowej tacy, jak w jakiejś kantynie więziennej. No i potem się siada tutaj i się je. I dużo miejsca do siedzenia. Ale my idziemy na piętro, tam są fajniejsze rzeczy. Czas na kupienie jedzenia. Jesteśmy teraz na tym piętrze i ja już czekam na jedzenie. Tu jest coś, co w Polsce można byłoby nazwać food courtem, to znaczy są tutaj różne restauracje, które serwują różne rzeczy. Tu mamy malatang i my wzięliśmy malatang. Tam jest jigumbao, czyli taki jakby klej pod z kurczakiem i warzywami. Jest to gajdiao fan, czyli ryż i na tym ryżu są warzywa położone. Oraz po drugiej stronie jest też suan cai yu, czyli taka ryba w kwaśnej zupie. Ale wszystko, co tu jest, jest... No, tutaj po drugiej stronie stołówki mamy suan cai yu, czyli taką rybę w kwaśnej zupie lub ostrej, kwaśno-ostrej. Jakieś napoje i rzeczy. Z tego, co wiem i mówili znajomi, to tutaj jakieś było więcej takiego międzynarodowego żarcia, typu japońskie, koreańskie, ale... że trochę tych studentów międzynarodowych wyjechało po rozpoczęciu się pandemii, no to niestety nie ma tego już. Jedzenie już mamy. Ja mam takie, a dziewczyny tutaj, to jest Paulina, to jest Inta z Indonezji. Paulina jest z Polski, jak imię wskazuje, więc to jest inne, bo ja mam takie suche, a dziewczyny mają takie w zupie. Generalnie jedzenie jest bardzo dobre, w sumie to jest mój pierwszy raz, jak jem takie typowe chińskie jedzenie, więc myślę, że jest mega spoko. Ale no gdybyśmy nie przyszły tu z Weroniką, to ja nie wiem, jakbyśmy się odnalazły. Zwłaszcza, że jeszcze jest jedna taka kwestia, że nasze konta będą aktywowane dopiero za tydzień i my nawet nie możemy zapłacić za to jedzenie. W ogóle co to jest za nowinka, że konto jest aktywowane za tydzień? No nie, tak po prostu powiedzieli i tyle, że trzeba czekać tydzień. Coś pojebało, nie wiem, bo moje konto, jak zakładałam rok temu, to było aktywne od razu. No więc jakby nie możemy doładować tej karty studenckiej, bo tutaj trzeba jakby płacić tą kartą studencką, że trzeba ją doładowywać, no i potem się płaci za jedzenie, no. Ile kosztowało to? To było 20 RMB, no to... Jak myślisz, jest to po 14 zł? Ja myślę, że no warto. W Polsce raczej coś takiego byłoby kilka razy droższe. Znaczy no to jak porównując do takiego baru mlecznego, no to mniej więcej to jest na tej samej zasadzie, więc myślę, że spoko, można jakby tutaj się żywić.
I ogólnie tutaj są też ceny za różne te takie. Więc w większości po porcji są tak za 4. Jakieś lepsze za 5, 7. Są warzywa, tu jest takie mięso bardziej. No nie jest to drogie, ogólnie jest to bardzo tanie. Szczególnie, że w centrum handlowym, jakbyście poszli na food court, chcieli właśnie o takie właśnie porcyjki, no to one by nie kosztowały za 3, za 4 czy za 7, tylko byłyby droższe. A no 4 yuany za porcję, powiedzmy, jakiejś takiej sałatko-podobnej rzeczy, to jest 2,80, nawet przy wysokim yuanie, więc to jest bardzo, bardzo tanio. To nasze to w sumie jak na to tutaj było drogie. A teraz najważniejsze, milk tea. Let's go! What is milk tea in Polish? Mleko. Mleko? Mleko, herbata. Herbata. I know herbata. I know herbata. Ja, to by 5 nie zjeda. Niestety muszę jeszcze raz powiedzieć, że jak się nie zna chińskiego, to przejebane, bo tu jest menu po chińsku, no wszystko jest po chińsku i jak chcecie, nie wiem, jako że te chińskie herbaty z mlekiem, w Polsce chyba jest podobnie, nie wiem, nigdy w sumie nie piłam herbaty z mlekiem w Polsce, no to wiecie, się dodaje pianę na górę, się mówi, że się chce pół cukru albo więcej lodu i tak dalej, no i trzeba się dogadać z nimi, a oni chyba nie mówią po angielsku, nie wiem w sumie, nie próbowałam, ale nie wygląda jakby mówili. Byłabym w stanie, ale tak bardzo, bardzo kalecząc, naprawdę. Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że najgorsze to jest to, że to menu jest po chińsku. Tak, no bo wiesz co, ja tak rozumiem piąte przez dziesiąte to, co jest napisane. No już na przykład, żeby poprosić o ten cream cheese na górze, to bym nie potrafiła. Z cukrem i lodem może bym sobie poradziła. No. Znaczy, wiesz, bo problem jest taki, że najczęściej to jest tak, że jak nie znasz chińskiego, to po prostu im pokazujesz, co chcesz. Ale myślisz po angielsku, to napisane. I bardzo często w ogóle w takich zwykłych milk tea shopach, gdzieś w centrum handlowym, to jest po angielsku napisane, żeby właśnie, jak ktoś nawet nie wie, no to chociaż pokaże sprzedawcy, ja chcę to. Ale jak jest tak napisane po chińsku, no to nie przeczytasz tego nawet. No właśnie, jak człowiek się uczy, no tak typowo na moim poziomie, jak ja znam nazwy, nie wiem, owoców, warzyw i tak dalej, to okej, ale jak już potem są jakieś dodatki wchodzą, no to już potem leży, że ja wiem, co to jest mniej więcej, ale no nie do końca i na to wychodzi. Okej, ja tu widzę, można się uprzeć, nie? Że tu są jakieś takie rysuneczki, więc można coś z tego wybrać. Śmieszna sprawa, na dole już jest zamknięte. Ta stołówka, gdzie byłam na początku, byłyśmy, już jest zamknięte, gdyż koniec pory obiadowej i tam na górze w sumie też już się zamyka. Mamy milk tea, idziemy teraz na zajęcia z milk tea, mam nadzieję, że profesor nas nie wywali. Dobra, to jest tyle. Ja jestem już na skuterze, będę jechać teraz do domu. Dziewczyny poszły do dormu, więc piszcie na dole, jak wam się podoba chińska stołówka, jak wam się podobają ceny na chińskiej stołówce. Czy jest to tanio, czy jest to drogo? Powiedzcie, ile kosztują rzeczy też na polskiej stołówce w Polsce, gdyż ja nie mam o tym pojęcia. To tyle. Zapraszam na mój Instagram i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.